Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam was na pierwszy odcinek z tej gry. Kiedyś już przechodziłem Need for Speed Underground, ale postanowiłem powrócić do tej gry, bo tak będzie fajnie. Zresztą, pytałem się was, odpowiedzieliście: okej, Lucek, nagrywaj jeszcze raz, będzie zajebiście, wybiorę sobie inne samochody, będziemy grać jeszcze raz w Need for Speed Underground. Prawdę mówiąc, brakuje mi was tutaj na czacie gdzieś tam na żywo, żebyśmy mogli sobie pogadać o tym wszystkim. Będę grał na myszce i klawiaturze, to znaczy na samej klawiaturze. Mam pada, ale ten pad jest w grze słabo obsługiwany. Żeby to uruchomić, no to też były z tym trochę problemy i powiem szczerze, wgrałem jakiegoś moda na rozdzielczość Full HD, ale kiedyś miałem lepszego. Teraz mam jakieś czerwone artefakty tutaj z boku, jakieś dziwne napisy po skończeniu wyścigu, także no nie wygląda to dobrze. Zaczynamy Underground. Okej. Przy okazji możecie zajrzeć na moją playlistę. Tam z kiedyś, link macie w opisie tego filmu do tej playlisty. Możecie sobie zajrzeć i obserwować, czy wybieram te same samochody co kiedyś. Na początek. I gaz. To jest chyba, tak, jedziemy na automacie, zaczynamy od Hondy. Jest i Eclipse Mitsubishi. Na bank, pierwszy raz jak grałem w Undergrounda, jak nagrywałem, to wybrałem właśnie Mitsubishi, więc teraz będziemy musieli wybrać inny samochód. Tak naprawdę na myszce i klawiaturze gra się bardzo w porządku w tą grę, ona nie jest jakoś tam specjalnie zaawansowana pod względem fizyki, więc tutaj nie ma problemu żadnego, moi drodzy. Zresztą, to kiedyś, w tych czasach, kiedy był Underground, a przypomnę, to był gdzieś, to był chyba 2003 albo 2004, wow, rok. Także kto wtedy miał klawiaturę, kto wtedy miał pada? Nikt nie miał pada, ja nawet nie wiem jak to się Nitra używa. Okej, Shift to jest... O, spacją, dobrze. To są właśnie NFS-y. Zresztą bardzo fajnie te samochody się tu prowadzi. Ja bym chciał, żeby tak właśnie prowadziły się samochody na przykład w The Crew. Chciałem powiedzieć Need for Speed The Crew. No bo w The Crew się tak okropnie prowadzą te auta, że szok. A tutaj naprawdę jest to bardzo, bardzo przyjemne, kurczę. Po tylu latach wbijam do Undergrounda i mi się miło po prostu jeździ. Chciałbym, żeby te samochody się prowadziły w niektórych ścigałkach. Bardzo fajnie samochody prowadzą się w Fordzie Horizon 3, to znaczy bardziej tak realistycznie, tutaj tak bardziej arcade'owo. Ale na przykład w nowych NFS-ach jak Need for Speed, Most Wanted 2012 jest okropnie pod względem prowadzenia samochodu. Przynajmniej ja tak uważam. I zresztą nie tylko ja. Ale są osoby, które na przykład lubią prowadzenie z 2012. Ostatnio zagrałem sobie też w Rivalsa, ale to jest i tak pikuś w porównaniu do tego, co mamy w Undercoverze. A teraz właśnie, jak będę przechodził te wszystkie części NFS-ów, począwszy od Undergrounda, bo jeszcze tam były wcześniej jakieś Hot Pursuity i tak dalej, ale począwszy od Undergrounda, to będę właśnie też musiał przerobić sobie Undercovera. Także będzie ciekawie. Będę mógł w czystym sumieniu powiedzieć o serii NFS chyba wszystko. No i wybieramy na początek jakieś auto. Dodge Neon. Tego samochodu nigdy w życiu nie wybierałem jako auta na pierwsze auto w Undergroundzie, więc... Dodge Neon. Życzcie mi powodzenia. Te cutscenki, one są na pełnym ekranie, ale one są troszeczkę przybliżone, wiecie? Ten mod graficzny tak działa. Ale ogólnie wygląda dobrze, nie? To wszystko. One on one. You want to be the best? You gotta take these boys down. If you lose, you're gone. Okay. Got it? Now move it. Okay. To co, zaczynamy od driftu. Ja mam teraz Dodge'a Neona, więc to ma napęd na tył czy na przód? Nie wiem. Pierwszy raz w życiu go wziąłem w tej grze, jest okropny. Ale to jest jedyny samochód, którego bym nie wybrał kiedyś. Napęd na przód. Shit.
No ale to nieważne, w Undergroundzie i tak podriftujemy tym dziadostwem. Shiftem się tu... O, i proszę bardzo, zobaczcie, good drift. Już nie mogę się... Tu jest w ogóle Honda S2000, chyba jest Honda S2000. Chyba jest, spacją próbuję tutaj ręczny robić, ale... Spacją jest nitro, a nitro nie mamy na driftach. Nitro na driftach chyba jest dopiero w Undergroundzie dwójce, z tego co jestem wszechwiedzący. Płaszczy, nie mają ze mną szans. Ale powiem wam tak, na początku rzeczywiście bardzo łatwo jest z nimi wygrywać, z tymi przeciwnikami, dopiero później ten poziom trudności wzrasta kolosalnie. 30 tysięcy, tak? Proszę bardzo. Także teraz mogę sobie spokojnie wybierać ten najtrudniejszy poziom i zdobywać największą ilość kasy, ale później to już nie będzie takie łatwe. No i będziemy też osiągać wyższe prędkości. Prawdę mówiąc, myślałem, że ten Dodge będzie miał napęd na tył, ma na przód, więc... Nie odpowiada mi to zbytnio. Widzicie, tutaj po lewej stronie jakieś tam artefakty się wyświetlają. Kiedyś nagrywałem lepiej tą serię, przyznaję się. Teraz to jestem słaby w ogóle. Nie wiem, gdzie te moje umiejętności hakerskie się podziały. Po prostu teraz gry działają. Nie, no to jest stara gra, no Windowsi 10 są spore problemy, żeby to uruchomić jakoś normalnie. O, mogłem sobie te naklejki nałożyć już, a ja taki tutaj świeżak, byle jakim samochodem, ej. Tak, i pewnie macie mi za złe, że nie wziąłem Golfiny czwórki. To jest jedyny... Kurde, to jest jedyna chyba gra, gdzie jest Golf czwórka. Nie no, jeszcze jest dwójka Underground, prawda? Jeszcze tam jakieś juicety były... Grałem w Juicet, ostatnio instalowałem. Dajcie spokój, nie proście mi o Juicet. To nie jest gra na moje nerwy. O Boże, to wygląda okropnie. A tutaj naprawdę jestem zaskoczony, bardzo fajnie się te samochody prowadzi. Gram na myszce i klawiaturze, zaraz ktoś wyskoczy. Lucek, czemu nie grasz na kierownicy? Przecież to jest wręcz symulator. No, nie gram, bo nie mam kierownicy, ale jakbym... Wiesz co, chyba specjalnie dla tej gry kupię kierownicę. Będę się ścigał. To jest nawet tryb online. Ciekawe, czy serwery jeszcze działają. Po 12 latach. Nawet więcej. Po 15 latach. Skurczy syny. Nie działają. Żartowałem teraz, jakby ktoś się nie skapnął. No to jest tak, właśnie się zastanawiałem. Niektórzy youtuberzy mają tak, że jak coś powiedzą, obojętnie co, powiedzą coś na filmie i to jest śmieszne, no nie? A niektórzy youtuberzy, w tym ja, jak coś, chcą powiedzieć coś śmiesznego na filmie i nawet to jest jakiś taki żart, ale nie ubiorą to w odpowiedni akcent albo słowa i to wychodzi tak, że to nie jest śmieszne, a wręcz brzmi żałośnie. Ja tak chyba mam troszeczkę, niestety. Ale moje atuty są inne i potrafię co innego robić na odcinkach. I też mam jakieś tam swoje zalety. No ale jeśli chodzi o żarty, to na moim kanale słabo z tym. To znaczy, nie śmieszą one. To nie jest tak, że tylko polegam na waszych komentarzach tutaj, czy reakcjach pod filmami, ale to jest też tak, że ktoś oglądał moje filmy i ja obserwowałem tą osobę z ukrycia, takim skrytobójcą byłem i widziałem, które momenty go śmieszą, a które nie. Okazuje się, że te momenty, które ja myślałem, że będą go śmieszyć, widza, okazało się, że go nie śmieszyła. Te momenty takie jakieś w ogóle, że nie spodziewałbym się, że to kogokolwiek będzie śmieszyć, to akurat go śmieszyło. Także nie powinienem się skupiać specjalnie nad tym, aby opowiadać jakieś żarty i żeby było fantastycznie śmiesznie, tylko powinienem się skupić na tym, aby być po prostu sobą, ludzkiem. Choć jak do końca sobą być nie mogę, no bo trochę kultury musi być. Jakbym był sobą, to byście powiedzieli, kurde Lucek, ty to jesteś jednak, ty jesteś, gburem jesteś, mama nie pozwala mi ciebie oglądać. Nie no, nie chodzi o to. Też nie, staram się nie przeklinać tak, jak jestem wśród tam znajomych, czy gdzieś tam w takim... w takim bardziej luźnym towarzystwie. Ale to nie o to chodzi, po prostu mam taki sposób bycia, no, że mam wywalone na wszystko i tak dalej. A w ogóle to gram w Undergrounda i nie wiem, czemu gadam znowu o sobie. To jest takie... Wiecie co, to jest też taka przypadłość youtubera, bo...
cały czas jesteś w tym centrum uwagi i masz wrażenie, że jesteś jak teoria płaskiej ziemi, czyli wszystko obraca się wokół ciebie. Nie, nie jesteś jak płaska ziemia. Ewentualnie twój mózg może być trochę spłaszczony przez to całe YouTube'owanie. To jest naprawdę ciężka sprawa. Wy tak jak sobie tutaj YouTube'ujecie, oglądacie te YouTube'y i myślicie, o Lucek, jakiś tutaj sobie jest YouTuber, chciałbym się z nim spotkać, albo chciałbym, żeby mnie zauważył gdzieś tam na streamie. No to nie zdajecie sobie sprawy, że gdybyście mieli tej uwagi od innych osób za dużo, to byście, to nie wiem, byście się na pewno źle zachowywali na początku, tak? Ja też tak miałem. Każdy YouTuber czy osoba znana musi przez to przejść, że po prostu ten taki fame uderza do głowy i trzeba się z tym zmierzyć, żeby pozostać sobą, żeby odnaleźć siebie. Nie wiem, strzeliłeś kiedyś gola chyba na meczu, jak graliście w piłkę, albo zrobiłeś coś fajnego na WF-ie i wszyscy wtedy wow, ale jesteś zajebisty i cały dzień wszyscy się na ciebie patrzyli, jak coś tam zajebistego zrobiłeś na WF-ie. To jest właśnie coś koło tego, nie? Też nie możesz tego tak przyjmować do siebie, że to jak fantastycznie, jestem naprawdę fajny, tylko traktować to no na luzie, tak? Większość tych opinii nie są tak naprawdę szczera ani prawdziwe. I możesz się po prostu przejechać na tym, że się okaże, że tak naprawdę nie jesteś taki fantastyczny w realnym życiu. Dlatego warto w realnym życiu, czy tam w jakichś innych takich sytuacjach, które wymagają od ciebie jakiegoś specyficznego, bardziej dojrzałego myślenia albo działania. Także YouTube'owanie. No i co, ja tu w ogóle na tych wyścigach na razie nie muszę się skupiać, ale to są początki, oni teoretycznie nie mają ze mną szans teraz i naprawdę mogę sobie zarabiać na tym poziomie trudności, ale gdybym miał tutaj poziom trudności z końca tej gry, gdzie tam będzie 10 okrążeń na jednym wyścigu, gdzie chyba będzie się trzeba ścigać ze Skyline'em, to chyba w tej części było. No to tam będzie hardcore. Tam będzie hardcore. I to jest też fajne w Undergroundzie i jedynce, i dwójce, że możemy mieć nawet tego Dodge'a Neona do końca gry i tylko tym jednym samochodem przejść, upgrade'ując go do jakichś tam monstrualnych wartości. Nie musimy kupować nic innego. Jak ten samochód nam się podoba, a nie wątpię, że jest taka osoba, której się podoba akurat Dodge Neon. Podejrzewam, że to jest jedna osoba gdzieś tutaj. Nie no, żartuję. Komuś może się podobać ten Dodge Neon, ale nie mi. Okej, i zobaczcie tutaj piękna Eclipse'a. No jak ta gra nie może być fajna, no. Kurczę. Ja miałem takiego moda graficznego, jego trzeba było włączać przed każdym uruchomieniem gry. Kiedyś jak tam grałem, jak nagrywałem pierwszy raz serię na mój kanał na YouTube. Przed każdym uruchomieniem gry się go włączało. Ustawiało się tam rozdzielczość odpowiednią i to było też ciekawe, że wszystko było fajnie rozciągnięte, tak? Nie pamiętam już, czy zegary, czy to wszystko było tu rozciągnięte. Teraz jest chyba lepiej, bo ten HUD nie jest rozciągnięty. W sensie, wiecie, te zegary, ta mapka. A pamiętam, że tam to chyba jak grałem, to było wszystko po prostu rozciągnięte, rozdzielczość. Teraz to jest lepiej renderowane. No ale znowu w menu nie miałem jakichś takich dziwnych artefaktów, tak? Albo jakichś tam dziwnych napisów, a teraz mam na tym modzie graficznym i to mi kuźwa nie odpowiada trochę. No ale może oceniajcie też tam, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, jakie są problemy z uruchamianiem starych gier, jeśli w jakiekolwiek gracie. Ale powiem wam też, że bardzo ciężko teraz dostać Undergrounda, Undergrounda 1 i 2 bardzo ciężko było dostać 2 lata temu, kiedy nagrywałem pierwszy raz tę serię. Także teraz może być jeszcze trudniej. No ale to musicie sami zweryfikować, gdzieś tam po sklepach poszukajcie. Na G2 tego nie dostaniecie, niestety. Teraz muszę zrobić złą reklamę dla G2A, dlatego że oni sprzedają klucze do gier, ale klucz do tej gry to macie napisane na pudełku do gry, tak? No, tam w środku, na książeczce jest napisany klucz do gry i nie można go nigdzie zrealizować, typu Steam albo jakiś tam Origin czy Uplay. O, przegrałem. A dobra tam. Ach, kuźwa, tu chyba trzeba wszystko wygrywać.
No to widzicie, pierwszy raz przegrałem. Ja nie pamiętam, tu trzeba było wszystko wygrywać? Chyba tak. Try again, no. Także nie zrealizujecie go nigdzie. Mogę wam go nawet tutaj pokazać dla osób, które chcą zobaczyć i sobie skopiować ten kod. Ale prawda jest taka, że żeby uruchomić w ogóle tego Need for Speeda na Windows 10, trzeba pobrać kraka z internetu i dopiero wtedy to w ogóle ruszy, bo jak masz zainstalowanego normalnego Undergrounda, to ci wyskakuje komunikat: ta aplikacja nie będzie działać na tym systemie. Ale jak pobierzesz kraka, to nie dość, że gra się uruchamia, to jeszcze nie wyskakuje jakiś dziwny komunikat. Normalnie możesz grać na tej zwykłej rozdzielczości, tam 1000, ile tam jest? Jakaś chyba o proporcjach 16 do 10 to jest, taka jest rozdzielczość. I normalnie możesz sobie grać, nie wyskakuje ci jakiś tam głupi komunikat z Windowsa, tak? Kuźma. No. Przypominają się stare czasy, ja już tych czasów tak nawet nie pamiętam, jak byłem mały. Jak grałem w UG1. Wiem, że mój brat grał ze mną wtedy i on miał swoje konto. Potem już nie chciał grać. A pamiętam, że właśnie byłem na jakimś tam wyścigu, on przyszedł: złość z komputera, teraz moja kolej. Ja ci, no kurde, moja kolej. Kiedyś graliśmy też w NBA Live 2004. Ja kupiłem sobie wtedy pada, ale zaszalałem. Ja pierdziele, miałem pada. Potem nie wiem, co z nim zrobiłem, chyba sprzedałem komuś. Tak, sprzedałem koledze za 30 zł, interes życia. Kupiłem go za 80 albo 70 zł i sprzedałem za 30 koledze. Drag Racing. Nie pamiętam, czym tu się zmieniały biegi, chyba kontrolem i shiftem, albo A i Z. Chyba A i Z się zmieniało biegi. Zaraz się okaże. Zresztą tu trzeba biegi tylko do przodu zmieniać. Aha, kurde, on się zmienił tylko... no właśnie. Dobrze, jest, perfekt. Najwyżej powtórzymy, te dragi są, zobaczcie, bardzo dynamiczne. Już 130 na godzinę. I zobaczcie, jedziemy sobie 160 km na godzinę. Ja bym powiedział, że to jest nawet rzeczywista prędkość. No dobra, zbliża się do 200. No, ciężko powiedzieć. No jedzie się szybko, ale no bez przesady. I będzie jedynka. Proszę bardzo. Jaka dziwna czcionka. Your time. To E jest takie dziwne. I Lancer! To bierze, kupujemy tego Lancera. Ja tu zbierałem kasę na nowy samochód. Lancer, nie wiem czy ten Evo, czy ma napęd na 4 koła. I tu mamy turnament. Ale turnament nie robimy, bo ja chcę inny samochód. Przepraszam, no nie mogę tym jeździć. O! Customized Ride! Hey, what you think? Supra, zobaczcie. To jest Supra. Ja teraz składam Supra. Chcecie zobaczyć? Tu mam. Model Supry. O! Fantastyczny, już po nałożony ten podkład będzie malowany fantastycznie. Oj, oj, oj. Musicie wpaść na te odcinki z modelarstwa, no. To będzie chyba mój ulubiony model. Najbardziej się przy nim postaram. Wiecie czemu? Bo będzie dla mnie. Nie dlatego. Znaczy, będzie to mój model, który, bo ja bardzo lubię Suprę. Ale staram się tak jak przy każdym innym. Okej, jest Lancer. Tylko czy tu jest gdzieś napisane, czy on ma napęd na przód? On coś... To jest po prostu Lancer, to nie jest Evolution, więc ja myślę, że on ma napęd na przód. Kurde. I możemy myszką sobie obracać. Wow, takie 3D. Kiedyś nie do pomyślenia w tych grach. W ogóle nie mówiłem wam, ale odpaliłem sobie tego Undergrounda Full HD, ale na maksymalnych opcjach. Wszystko wybajeżone mam, jeśli chodzi o grafikę. Także... O, a może Pełgota? Tamten samochód jest okropny.
Ale pełgota bym się skusił. Ile to kosztuje? $50. Ja w banku mam więcej. Pełgotem bym pojeździł trochę. Honda nie, Honda. Oglądałem pierwszy odcinek stary ten ze starej serii i wybrałem właśnie Hondę. Bo Honda najlepiej z tych samochodów wygląda obok Miaty MX-5. A może Pełgota sobie wezmę. A nigdy tego Pełgota nie brałem. Bierzemy. On ma mniejszy top speed. Nie, to nie bierzemy. Biorę tego Mitsubishi, macie rację. Ten też ma mniejszy top speed. Właśnie? From top speed handling. To on gorszy jest. Co jest? A ja przecież nie tunigowałem. A tutaj handling dobry. No poważnie ten Dodge Neon jest najlepszy? A tu? No? Ten Dodge Neon wygląda na to, że ma najwyższy top speed. Ale spokojnie. My tu sobie stunigujemy. Ja biorę tego małego. No nie mogę się zdecydować. Biorę to. Tutaj jest top speed do dupy, ale to w końcu Mitsubishi. Tutaj coś ogarniemy zaraz. Ach, tu nic nie zrobimy. Visual, body. Cyk, patrzcie jaki pług. Cyk. Ale teraz będzie śmigać. Jaką lotkę? Elegancko. Ale musicie przyznać, że fantastycznie tuninguje samochody, nie? Dobrze, co my tu jeszcze mamy? To już patrzyliśmy. Felgi. Yeah. O, te są zajebiste. Biorę je. Tylko 15 mają. Neony, kurczę. Dobrze. Moment, poczekaj. Żółty, ale zajebisty. Kolor felg. Czarne chcę. Takie czarnuszki, spoiler. Ekstra. Dobrze. No one, tu możemy jeszcze. Aha, to są, zobaczcie. Teraz to będzie fura dopiero. Cyk. Even the side. Ach. Oh yeah. Ciekawe, czy to wybrałem ostatnio też. Tu możemy kolor wybrać. Tylko trzeba tak myszką. Olera. Tylko trzeba tak myszką najechać na to. O tak. I teraz. O. Zobacz, kurde, pasuje do fantastycznie. Tylko teraz bym wybrał sobie inny neon. Gdzie to jest? Body, to chyba tu. Nie. Akcesoria, o. Czerwony. Ej, musicie przyznać, fantastycznie. Dobrze, to teraz jedziemy sobie turnament. Za 6000! Ten Dodge Neon był dobry, on był za dobry, on tam miał top speed wysokie i tam handling. A tu to ja nie wiem co to będzie. Miata to jest jedyny chyba samochód teraz na początku gry, który ma napęd na tył. No, Lancerus ma napęd na przód. Łooo, chyba wrócę do tego Dodge Neona. A to jest też najciekawsze w tym Undergroundzie, że jeśli zmieniamy sobie samochód, to całe spoilerowanie, malowanie, naklejki, wszystko przenosi się na nowe auto. Czujecie to? To jest zajebiste. Mamy jeden wóz i tyle. I musimy tu cały czas tym jednym wozem sobie grać. Mi się to bardzo podoba. Bardzo podoba mi się takie przywiązanie w NFS-ach do jednej fury. Mamy tą jedną furę i jest bardzo fajnie. Ej, powiedzcie, czy... Ja tu chyba wyłączyłem muzykę. Nie, coś tam sobie gra. Dam ją głośniej zaraz, bo no opcja jest taka, że te samochody w Need for Speedzie brzmią jednak okropnie. To przyznaję bez bicia. No taka jest sytuacja. Mamy aż dwa okrążenia. Aż dwa, bo to jest długi wyścig.
i nie mam nitra jeszcze. 180. No tamten Dodge Neon to on tam więcej chyba jechał, co? Ile tam jechał, pamiętacie? Jak nie, to cofnijcie, zobaczcie. Wow, patrz na dwóch kołach. Clear, tu możemy jeszcze tak punkty, o shit. Tu możemy jeszcze tak punkty zarabiać, zbliżając się do innych samochodów. Później w Undergroundzie dwójce będziemy mogli w ten sposób nitro sobie uzupełniać. Tutaj niestety nie. Czyli co, ja tam słyszałem jakieś plotki, nie wiem czy to prawda, ale plotki słyszałem takie, że nowy Need for Speed to ma być Underground 3. Ale te plotki, to podejrzewam, że są takie same jak przed premierą Need for Speeda 2015. Też Underground 3 i rzeczywiście mieliśmy tam zajebisty tuning, wspaniałą grafikę wręcz, świetnie te samochody wyglądały. Ale zdupiale się prowadzą, no nie da się tam jeździć, po prostu jak dla mnie sposób prowadzenia tych samochodów jest okropny. Nie wiem jak wy, czy graliście w ogóle w tego NFS-a. Jeśli nie graliście, to przetestujcie sobie ze względu chociażby na ten fajny tuning. Bardzo, bardzo polecam. Natomiast jeśli ktoś chwali tego nowego NFS-a za prowadzenie, sposób prowadzenia tych aut, to nie wiem skąd on się urwał. Nie polecam. A, bo tu musimy kilka wyścigów zrobić. Mam nadzieję, że będzie jakiś drag. Właśnie, są takie też mistrzostwa, gdzie się cały czas dragi jeździ, albo drift. To zawsze były moje ulubione. Bo dragi to raz, dwa, szybciusio i po sprawie. Ale nie zawsze jest tak łatwo, bo na dragach jest łatwo przegrać. Zobaczcie, widać nawet fotele w środku w moim samochodzie. Tak, przez tylną szybę. Widać, że coś tam w środku jest, a nie, że to jest takie... Szyby są... Nie przepuszczają żadnego światła i nie widać, co jest w środku. Także grafika w tej grze naprawdę na tamte czasy to był wypierd. Ale też pamiętam, że mi chyba dosyć dobrze chodziła na moim komputerze. Pamiętam tylko, że miałem problemy z karbonem. Miałem starą kartę grafiki jakąś, która nie miała w ogóle shaderu. I to sprawiało, że jak uruchomiłem Need for Speeda Carbona, to miałem wszędzie białe tekstury. Nic się zupełnie nie dało z tym zrobić. Dopiero później miałem tam jakąś lepszą kartę grafiki. Wszyscy tam mieli jakąś FX 5800, a miałem FX 4000, czy 440, czy 4400, jakoś tak. I ona sobie po prostu nie dawała rady. To było dawno temu. No, ale później nie pamiętam, jaką miałem tam kartę graficzną. To ja nie mówię o swoim komputerze, to był komputer rodzinny jeszcze. Taki jeden komputer w domu i gitara. Internet się na dyskietkach z biblioteki przenosiło. Jakieś tam JPEGi i czasami jakiegoś gifa, kliparta. Kurde, patrz jakiego kliparta przyniosłem. Dyskietki kupowałem za 50 groszy u pani w bibliotece i przynosiłem sobie na tych dyskietkach różne jakieś tam zdjęcia z internetu. Ale to była akcja. Kurde. Jeszcze wiecie, część stron zablokowane, bo żeby nie patrzeć. Na przykład takie strony jak, nie wiem, nie mówię tu o z gołymi babami, a wtedy już była branża porno w internecie. To było sporo lat temu. O masakra. A teraz internet, idziesz sobie do lasu, w góry, kuźwa, gdzie chcesz, włączasz telefon i masz internet i możesz z kimś rozmawiać na Skype'ie, wideo rozmowy prowadzić, oglądać filmy w 4K, a nie tam na dyskietkach jakieś zdjęcie. W ogóle kto używa dyskietek teraz? Kto używa teraz płyt CD? Zacznijmy od tego, nie tam dyskietek. Ja dzisiaj użyłem płytę CD pierwszy raz od... Nie wiem, parunastu miesięcy. A sorry, nie, bo używałem jeszcze... Grałem w Farminga 15 ostatnio, żeby tam pokazać różnicę między kilkoma mapkami z 17. I musiałem właśnie
uruchomić z płyty 15. No to tylko wtedy. Tak to dzisiaj pierwszy raz od jakiegoś czasu użyłem napędu CD w moim kompie. Ja jestem w ogóle zwolennikiem cyfrowej dystrybucji gier. Nie lubię tych wszystkich pudełek, tego, że to się tak kurzy na półkach gdzieś tam. I tak naprawdę te stare gry, jakie mam, czyli ten Underground 2, 1, Most Wanted i tam jeszcze jakieś inne Need for Speedy, to są gry, które mam w pudełkach, a reszta to jest dystrybucja cyfrowa. Tak widziałem, że już ten Undercover też jest w dystrybucji cyfrowej. Kiedyś go tam testowałem, ale to nie była gra dla mnie. No teraz będzie trzeba go przetestować. Boli czy nie boli? Obiecałem, to będzie. Tu mamy dwa okrążenia, ten wyścig jest okropny. Później on będzie... Później on będzie jeszcze pomieszany z jakimś innym tam wyścigiem. Czy raczej mapka będzie troszeczkę inaczej wyglądać i będzie więcej krętych miejsc, tak? Ale się rozbił, jak zajeżdża drogę, patrzcie. To są te same boty, co później pojawią się w Fordzie za 15 lat. W Fordzie Horizon 3 też takie wredne skurczysyny, no. Zajeżdżają drogę, ważą milion ton i każdy zakręt zajebiście. O, tutaj w tych NFS-ach też będziecie mogli zobaczyć, jak boty się zachowują. Tutaj to dopiero są cyrki. Jak na zakrętach będą zajebiście jechały i tu jest tak zwany catch-up, czyli doganianie. Szczególnie to jest widoczne w Need for Speed Most Wanted 2005. Kurde. Tak szybko potrafią zapierdzielać za tobą. Teraz tego nie będzie widać, ale później w miarę postępów w grze one zaczną tu wariować i będzie sporo akcji. Ale to dobrze, bo no, też jak jest za łatwo, to jest lipa. Goni mnie tam jakaś dziedzina. To chyba ostatni wyścig, ostatnie okrążenie. Więc wygrana w kieszeni, 6000 w kieszonce. Okej. Wow, mamy jakieś ulepszenia już do kupienia. Pięknie. Tu jakieś... O! Dostałem tam jakąś tą w magazynie. Zobaczmy najpierw wyścigi, jakie mamy. A, time trial. To teraz... Jakieś nowe auta? Nie, chyba teraz będą nam się odblokowywały. Czy coś ulepszamy? Hey, let's put some new rubber on the wheels. No i tyle. I teraz, jak będę zmieniał samochód, to powinny mi się pokazać staty, jakie bym miał w innym aucie. I tutaj mamy też koszt wymiany auta na to. Zobaczcie, Dodge Neon jest kurde sporo lepszy. No chyba najlepszy samochód z tych wszystkich tutaj, no poza miatą, która pod względem prowadzenia wymiata. Przynajmniej tak mówią staty. Tak samo ten Peugeot. A czekajcie, Dodge Neon, zobaczymy. Nigdy nie zwracam uwagi na to. Wygląda na to, że Peugeot wypada teraz nieźle, a najlepiej to właśnie miata. Zobaczcie pod względem prowadzenia, jak miata wypada zajebiście. No, ja bym ją brał, co wy na to? Bierzemy miatę. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed'a Undergrounda. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.